tyle. Dzień dobry. Dzisiaj nie korzystamy z pojedynczych mikrofonów, jako że jesteśmy na siłowni u Roberta Burnejki i będziemy dzisiaj trenowali w plecy. A dzisiaj, powiedziałem chyba w plecy, także będziemy trenowali plecy, ale mamy nadzieję, że pójdzie w plecy. Wiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że wam się spodoba, bo dzisiaj jest nas aż czwórka, dlatego właśnie tego stylu mikrofon, bo nie mam aż czterech adapterów. Dzisiaj będzie za nami Dominik Harem, którego znacie właśnie z tego niku. Będzie Antoś Pawłowski, który przygotowuje się na kiedy tam? 2024. I Norbert. I Norberta już znacie, także będzie naprawdę się działo. A my rozgrzewamy się, dogrzewamy się i przechodzimy do treningu, gdzie wszystko na pewno zobaczycie. Robimy troszeczkę inaczej, podzieliliśmy się na dwójki. Ja na razie działam z Antosiem, działa tutaj Norbert z Haremem, a potem zrobimy sobie na przykład po dwóch ćwiczeniach, bo będziemy zmieniali się. My zrobimy najpierw przenoszenie, oni zrobią tutaj hamera i potem się zamienimy ćwiczeniami. Na przykład będziemy sobie robili ściąganie, a druga grupa wiosłowanie hantlem i tutaj grupa się zmieni. Na przykład będzie Antoś z Norbertem, ja z Haremem i tak będziemy sobie kombinowali. Bo teraz rozmawiamy na temat ulubionych sylwetek i tutaj Antoś wspomniał, że kto? Oczywiście Nick Walker, razem z naszym wspólnym kolegą Adrianem ze Szczecina, razem tylko Nick. Z tego względu, że jego mental pozwala na, mimo tego, że nikt na niego nie stawiał, on pokazywał, że potrafi, dobra, wy sobie gadajcie, przyszczekają, karawana jedzie dalej i idzie po prostu jak burza, dokłada z roku na rok, coraz bardziej ma, jest większy i coraz bardziej estetyczna jest jego sylwetka. No właśnie o to mi chodzi, że bardziej Nick ma przybitą tą łatkę takiego tej lodówki, że tak to nazwę, dlatego, że jaki był kiedyś i teraz wiesz, już to się za nim ciągnie niezależnie od tego, jak dobrze wygląda obecnie, bo naprawdę zobacz, jak na przykład staje w pozie bicepsy przodem. Do czego tu się doczepi? No okej, nogi mogłyby być większe, ale zawsze u każdego znajdzie się jakieś. Mądrze właśnie dokłada, żeby te braki, gdzie miał, na przykład ta talia szeroka, no to ją niweluje. Tam, gdzie dokłada jeszcze więcej masy mięśniowej i ta sylwetka naprawdę staje się z roku na rok coraz lepsza. No, ja jestem fanem Andrew Samsona i Dereka, także to nie znaczy, że nie kibicuję dla Nika, bo oczywiście Nika mental, tak jak wspomniałeś, jest fenomenalny i to, jak potrafił właśnie przejść z tego, a sobie gadajcie, wiesz, bo go skreślił każdy. Nie będziesz... Zawsze najlepsze to jego Q&A, kiedy pytają się, kto wygrał Mister Olympia. On zawsze potem mówi, że ja. To jest to. W sensie, że Antoś wygra, także tak Nick mówi. Thank you.
Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. Dawaj. Przeszliśmy na wiosłowanie malutkimi handelkami. Dominik sobie powiosłował seteczką i mówi, że kiedyś jeszcze będzie silny. Kiedy będziesz silny, kiedy powrót na scenę? Kiedy? Nie kiedy będę ładny, kiedy będę silny. Znaczy chodzi mi na scenę, w sensie na podest, przepraszam. W tym roku może jeszcze. Jakie są cele, bo mówiłeś o tym, ale tak oficjalnie, żebyś już nie miał wymówki, żeby wiesz. Nie chcę wyjść na zawodach, jeżeli chodzi o bencha, bez wyniku mniejszego niż 260. No nawet nie będę jechał, jeżeli nie będę robił. No i ciąg tak, kurwa, 350-360 też. A siadł? Nie siadam. A czyli będziesz tutaj jakieś podwójki? W double lifcie. No, okay. Double lifcie chcę sobie. Czyli jeszcze w tym roku, powiedz mi, ogólnie bycie trenerem i przygotowujesz teraz dziewczyny do zawodów sylwetkowych. Ile owieczek, bo tak je nazywasz często, wystartuje we wrześniu i w październiku? 5? 5 dziewczyn chyba startuje w... Nie, przepraszam, policzmy to. 5. 5 dziewczyn startuje w październiku. 3 juniorki i 2 weteranki. No i jeszcze mamy plan wspólnie przygotować coś fajnego, jeżeli chodzi o Paulę, na środek 2024. No, jak środek, kurczę, to będzie dobrze. Nie no wiem, tak. Czy bardziej nie druga połowa. No, ale czy tak czy siak, cel jest prosty, pokazać się jak najlepiej w debiucie, jeżeli chodzi o wellness. Dominik prowadzi Paulę, jeżeli chodzi o mental i trening, a ja, jeżeli chodzi o dietę. Jeżeli chodzi o mental, to no teraz Paweł, tak. Dokładnie, Inner Warsaga. On zajmuje się teraz Paulinką, jeżeli chodzi o mental. Ze mnie już to brzemię zostało zrzucone. Teraz Paweł układał główce Paulinie wszystko. Ale tu o to chodzi, żeby był jakiś team, który się dogaduje, bo my wszyscy działamy na grupie. I Marek jeszcze nam Fischer pomagał, którego oczywiście trzeba wspomnieć. Jeżeli potrzebujecie pomocy, jeżeli chodzi o... Bo my działamy, jesteśmy, myślę, że i ja, Dominik, mogę też wypowiedzieć się za ciebie, że jesteś w takim położeniu życiowym, że nie boisz się powiedzieć komuś: słuchaj, ja na przykład na SIBO się nie znam, odezwij się do tej osoby, która cię lepiej wyprowadzi, a ja cię mogę poprowadzić treningowo, dietetycznie. Dietetycznie nie na tym, nie w takim stopniu, że tak powiem, najwyższym, dlatego jesteś ty. Dlatego jesteś ty, bo ty się na tym o wiele lepiej znasz. Ja raczej nigdy tak głęboko w to nie wejdę, ale to też po prostu związane jest z tym, że po pierwsze sam nigdy w życiu ten tak nie jadłem, czy nie prowadziłem po prostu ludzi z zakresu szeroko pojętej suplementacji. I nie chcę chyba w to wchodzić, wolę skupić się stricte na treningu, a wszystkie te kwestie oddać ludziom, którzy się po prostu lepiej na tym znają. No to skupiamy się na treningu. Wydawać.